Cześć, ja mam na imię Oliwia, a dziś zajmiemy się anatomią serca. Serce jest niesamowicie ważnym organem zapewniającym przepływ krwi przeznaczenia naczynia żylne i tętnicze naszego organizmu. Działa jak pompa, dostarczając do każdej komórki tlen i składniki odżywcze. Znajomość jego anatomii jest kluczowa dla lekarzy pierwszego kontaktu, internistów, kardiologów czy kardiochirurgów. Dzisiaj postaram ją sobie przybliżyć. Serce leży wśród piersiu dolnym, w jego przedziale środkowym. Z takich ogólnych cech jego budowy wyróżniamy podstawę, która skierowana jest do góry, wierzchołek skierowany w dół i w lewo oraz trzy powierzchnie: mostkowo-żebrową, przeponową oraz płucną. Na koronę serca składają się wszystkie naczynia tętnicze wchodzące i wychodzące z serca. Są to aorta, pień płucny, żyła główna górna, żyła główna dolna oraz żyły płucne. Serce jest objęte workiem osierdziowym, napinanym przez płuca podczas oddychania. Jest ono zawieszone na koronie, o której wspomniałam przed chwilą. Koniuszek serca porusza się na tyle, na ile pozwala napięcie worka osierdziowego. Serce, a właściwie jego ściana, ma trzy warstwy. W sierdzie, wśród sierdzie i na sierdzie. Oddzielone od siebie odpowiednimi bruzdami. W sercu wyróżniamy takie bruzdy jak bruzdę wieńcową, międzykomorową przednią i międzykomorową tylną, w których biegną naczynia tętnicze. Wcięcie koniuszka serca, czyli miejsce, w którym bruzda międzykomorowa przednia zbiega się z bruzdą międzykomorową tylną, leży na prawo od niego. Koniuszek należy w całości do komory lewej. Na podstawę serca składa się korona serca, czyli te wszystkie naczynia krwionośne wchodzące i wychodzące, oraz przedsionki. Ujście żylne są przeważnie położone niżej niż tętnicze, a ujście żylne lewe najbardziej ku tyłowi. Aorta leży do przodu i powyżej ujść żylnych. Pień płucny natomiast leży jeszcze bardziej do przodu, powyżej i na lewo od aorty. Grzebie nadkomorowy to taka struktura, taki wał mięśniowy, który znajduje się między ujściem przedsionkowo komorowym prawym i ujściem pnia płucnego. Komora prawa znajduje się najbardziej z przodu, znajduje się jakby najbliżej ściany klatki piersiowej. Komora lewa natomiast wychylona jest najbardziej w lewo. Serce w naszej klatce jest delikatnie zrotowane, z tego względu właśnie ta komora prawa przesuwa nam się bardziej do przodu. Prawy przedsionek jest położony po prawej i nieznacznie niżej od lewego. Lewy przedsionek natomiast leży po stronie tylno-górnej. Stożek tętniczy to droga odpływu krwi z komory. Czyli jeżeli przetniemy sobie komorę, znajdziemy tam taką strukturę jakby ułożoną w literę V. I tym pierwszym ramieniem litery V będzie droga krwi, którą pokonuje od przedsionka do końca, jakby komory, a stożek tętniczy, to będzie to drugie ramię litery V. Jeśli chodzi o grubość ścian, grubość przedsionków jest cieńsza, w obu raczej podobna ze względu na to, że w przeciągach panuje po prostu niższe ciśnienie krwi. Natomiast komora lewa ma znacznie grubszą ścianę prawej, ze względu na to, że musi przepompować tą krew na calusienki obwód, nie tylko do płuc. Teraz spróbujemy omówić sobie budowę zastawek żylnych oraz tętniczych. Zaczniemy od tych żylnych. Wyróżniamy tutaj zastawkę trójdzielną oraz dwudzielną. Płatki rozpoczynają się w pobliżu pierścieni włóknistych, czyli elementów szkieletu serca, zbudowanych z tkanki łącznej. Płatki mają dwie powierzchnie oraz dwa brzegi. Jeśli chodzi o powierzchnię, to jest ta powierzchnia znajdująca się bardziej od strony przedsionka i ta powierzchnia od strony komory. Natomiast jeśli chodzi o brzegi, to mówimy o brzegu przyczepionym do pierścienia oraz brzegu wolnym. Do każdego płatka zestawek jest przyczepione kilka strun ściegnistych, czyli takich białych, Zbudowanych tkanki łącznej struktur, które biegną w kierunku mięśni brodawkowatych oraz beleczek mięśniowych, napinając nam te zastawki, trzymając je, nie pozwalając im wypadać z powrotem do przedsionków podczas skurczu komór. W zastawce trójdzielnej wyróżniamy płatek przedni, tylny oraz przegrodowy. Natomiast w zastawce dwudzielnej, czyli mitralnej, płatek przedni oraz tylny. Czasami możemy spotkać również mniejsze płatki pośrednie, ale są to raczej zmienności anatomiczne, o których nie musicie wiedzieć. Co ciekawe, zastawki nie mają własnych naczyń, a odżywiane są właściwie tą krwią przepływającą przez serce. Jeśli chodzi natomiast o zastawki aorty oraz pnia płucnego, są one zbudowane dosyć podobnie do siebie. Składają się na nie trzy płatki półksiężcowate. Pokryte są od strony wewnętrznej w sierdzie, a od strony naczynia błoną wewnętrzną tego naczynia. Każdy płatek na swoim środku ma grudkę płatka półksiężycowego oraz obłączek, który łączy grudkę z pierścieniem włóknistym. Te grudki są to takie struktury, które będą miały nam jakby domykać tą zastawkę w jej samym centrum. Zastawka aorty posiada płatek tylny, lewy oraz prawy. Aorty tylne. Natomiast zastawka pnia płucnego posiada płatek przedni, lewy oraz prawy. Pnia płucnego przedni. Możecie sobie zapamiętać za pomocą litery P. Z prawej oraz lewej zatoki aorty odchodzą prawa oraz lewa tętnica wieńcowa. Ale o tętnicach powiemy sobie jeszcze za chwilkę. Każdy przedsionek tworzy taką strukturę, którą nazywamy uszkiem serca. Są to przednie, nieco spłaszczone wypustki przedsionków. Wypełniają się one podczas skurczu komór oraz wypełniają przestrzeń między komorami a wielkimi naczyniami. Komory podczas skurczu obniżają się, a uszka wciskają się w to miejsce. Prawy przedsionek powstaje embryologicznie z końcowego odcinka zatoki żylnej i z tej właściwej części prawego przedsionka. Zatoka żył głównych jest gładka w przeciwieństwie do tej właściwej części przedsionka, w który wchodzi m.in. uszko prawe i mięśnik grzybieniaste. Do przedsionka prawego uchodzi żyła główna górna w ścianie górnej tego przedsionka oraz żyła główna dolna i zatoka wieńcowa w ścianie dolnej przedsionka prawego. Miejsce ujścia żyły głównej dolnej zawiera zestawkę tak samo jak miejsce ujścia Zatoki Wińcowej. Na przyśrodkowej ścianie możemy zobaczyć przegrodę międzyprzeciąkową, a w niej dół owalny razem z zastawką dołu owalnego. Jest to pozostałość pierwotnej przegrody międzyprzeciąkowej. Wokół dołu owalnego znajduje się jego rąbek. Komora prawa ma kształt półksiężyca, tak obejmuje nam komorę lewą. Dlatego, na przykład, na echu serca tak trudno jest wyliczyć jej objętość. Ma ona ścianę przednią, tylną oraz przyśrodkową, czyli tą przegrodową. Wierzchołek komory prawej odpowiada wcięciu koniuszkowemu. Stożek tętniczy, o którym już wcześniej wspominałam, czyli ta droga odpływu krwi tętniczej, jest gładka którą nazywamy beleczką przegrodowo-brzeżną i o tym warto pamiętać, że beleczka przegrodowo-brzeżna znajduje się właśnie w prawej komorze. W każdej komorze, zarówno lewej jak i prawej, możemy znaleźć mięśnie brodawkowate. To są te mięśnie, o których mówiłam przy okazji strun ścięgnistych. To do nich właśnie struny ścięgniste się przyczepiają. Są to takie cylindryczne wyniosłości. W prawej komorze wyróżniamy trzy główne Mięśnie brodawkowate, przedni, tylny i przegrodowy, które przyczepiają się do odpowiednich struktur ścignistych, odpowiednich płatków zastawki przedsionkowo-komorowej. Do lewego przedsionka uchodzą nam cztery żyły płucne. Część łącząca te żyły płucne jest jakby ich pierwotną ścianą, która się zlała i znowu nie stanowi takiego embryologicznego, typowego przedsionka, no ale należy nam do tego lewego przedsionka. Tak anatomicznie, funkcjonalnie. Uszko przeciąga lewego jest dłuższe i węższe niż przeciąga prawego, a na tylnej ścianie możemy zobaczyć wycisk przełyku. Jest to dosyć ważna informacja, ponieważ często kardiolodzy zlecają wykonanie echa przez przełykowego. Dzięki czemu mogą bardzo dokładnie, właśnie przez jakby tą ścianę lewego przeciąga, zaobserwować, co dzieje się w tym sercu. W tej sytuacji Fale nie muszą nam przechodzić przez ściany całej klatki, tylko głowica przelega niemalże bezpośrednio do przedsionka. Lewa komora w przeciwieństwie do prawej ma okrągłe światło. Mówiłam, że ta prawa obejmuje lewą komorę. Wyróżniamy ścianę przednią, tylną oraz przyśrodkową. Wierzchołek lewej komory odpowiada na powierzchni koniuszkowi serca. Hmm. W komorze lewej wyróżniamy dwa główne mięśnie brodawkowate, przednie i tylne, przyczepiające się do odpowiednich płatków zestawki dwudzielnej, czyli mitralnej. Pomiędzy lewą i prawą komorą znajdziemy przegrodę serca. Na przegrodę serca składa się przegroda międzyprzecionkowa i międzykomorowa. Ta międzykomorowa z kolei dzieli się na część mięśniową i część błoniastą, zbudowaną z tkanki łącznej. Ściana serca, tak jak już wspomniałam, zbudowana jest z trzech warstw. Wsierdzia, śródsierdzia i nasierdzia. Wsierdzie to nabłonek jednowarstwowy płaski. W skład śródsierdzia z kolei wchodzi szkielet serca, mięsień sercowy oraz układ bodźco-przewodzący. Na nasierdzie z kolei składa się nabłonek jednowarstwowy błaski, błona surowicza, blaszka trzewna osierdzia surowiczego oraz tkanka łączna, czyli tłuszcz. Teraz kilka słów o szkielecie serca. Na szkielet serca składają się cztery pierścienie włókniste, odpowiadające każdej z zastawek, czyli mamy pierścień włóknisty aorty, pnia płucnego oraz dwa pierścienie przedsionkowo komorowe Wyróżniamy także dwa trójkąty włókniste prawy oraz lewy, oraz część błoniastą przegrody międzykomorowej. Szkielet serca, oprócz takiej funkcji utrzymywania kształtu i utrzymywania tych wszystkich zestawek w miejscu. Pełni też funkcję izolatora, tak aby impuls elektryczny pomiędzy przedsionkami a komorami przechodził w sposób zorganizowany przez układ bodźco przewodzący, a nie po prostu przez tkankę mięśniową. W szkielecie serca znajdziemy również ścięgno stożka, które łączy pierścień aorty i pnia płucnego. Jeżeli spojrzymy sobie na warstwy mięśniówki samej, to zobaczymy, że zewnętrzna warstwa jest skośna, środkowo okrężna, a wewnętrzna podłużna. Natomiast patrząc na serce od dołu, na jego koniuszku znajdziemy wir serca. Układ byco-przewodzący omówimy na innym filmie, natomiast teraz zajmiemy się jeszcze unaczynieniem i unerwieniem serca. Tak jak już mówiłam, od aorty wstępującej w jej początkowym odcinku odchodzą tętnice wieńcowe. Zazwyczaj dwie, Natomiast um, może być to tętnica jedna lub więcej niż dwie. W, w bruździe wieńcowej lewej i prawej oraz w bruzdach komorowych będą przebiegać właśnie te dystalne. Dalej tętnice te będą przebiegać, Dalej, te będą przebiegać w bruździe międzykomorowej oraz wincowych lewej i prawej. Tętnica wieńcowa lewa jest przeważnie nieco bardziej rozwinięta niż prawa i zaopatrza więcej, większą część serca. Krew płynie przez tętniczki tylko podczas rozkurczu komory. Czyli tak naprawdę krew podczas skurczu komory lewej wpływa do aorty i jest pompowana na obwód. Natomiast podczas rozkurczu ta krew cofając się zamyka nam zastawkę aorty i w tym momencie wpływa do tętnic wieńcowych, ponieważ wejścia do tętnic wieńcowych leżą bardzo blisko płatków zestawki aortalnej. Tętnica wieńcowa lewa rozpoczyna się w lewej zatoce aorty. Jej pień znajduje się między łóżkiem lewym a pniem płucnym. Dalej tętnica wieńcowa lewa dzieli się na gałąź międzykomorową przednią oraz gałąź okalającą. Gałąź międzykomorowa przednia biegnie razem z żułą wielką serca i oddaje gałęzie do komory lewej, prawej oraz przegrody. Zaopatruje 2 trzecie przednie przegrody międzykomorowej oraz mięsień brodawkowaty przedniej komory prawej. Razem z żułą wielką serca biegnie w próździe międzykomorowej przedniej. Gałąź okalający natomiast biegnie dookoła serca w bróździe przedsionkowo-komorowej, wstępuje ku dołowi i oddaje gałązki wstępujące do przedsionka lewego oraz wstępujące do komory. Tętnica wieńcowa prawa zaczyna się w prawej zatoce aorty. Biegnie między łóżkiem prawym a stożkiem tętniczym prawym. Oddaje gałąź międzykomorową tylną, która częściowo zaopatruje mięsień brodawkowaty tylny komory lewej. Druga gałąź znajduje się w przedłużeniu, dalej w bruździe wieńcowej. Tętnica wieńcowa prawa oddaje też gałązki wstępujące, zaopatrujące przedsionek prawy oraz gałązki wstępujące, zaopatrujące ścianę przednią i tylną komory prawej. Gałązki stożka tętniczego obu tętnic wieńcowych natomiast zespalają się ze sobą. Tętnica wieńcowa prawa unaczynia tylną 1 trzecią przegrody i większość układu bodźco-przewodzącego. Z tego względu zawały obejmujące gałęzie tętnicy wieńcowej prawej są to zawały arytmogenne. Duże żyły serca uchodzą do zatoki wieńcowej, mniejsze natomiast bezpośrednio do przedsionków. Zatoka wieńcowa i jej dopływy nie mają zastawek na swoim przebiegu, a każdy znaczeń na swoim ujściu może, ale nie musi być zaopatrzony w zastawkę. Do zatoki wieńcowej dopływa żyła sercowa wielka, żyła sercowa mała, żyła sercowa średnia, żyła tylna komory lewej oraz żyła skośna przedsionka lewego. Żyła sercowa wielka pozostaje w pobliżu wcięcia koniuszka na powierzchni mostkowo-żebrowej. Jest największym dopływem zatoki wieńcowej. Zespala się z żyłą sercową średnią. Biegnie w mruździe między komorowej przedniej i wieńcowej i przyjmuje żyłę brzeżną lewą. Żyła sercowa mała znajduje się w prawej części bruzdy wieńcowej. Żyła sercowa średnia biegnie w bruździe międzykomorowej tylnej i może się zespalać z żyłą sercową wielką. Natomiast żyła skośna przeciąka lewego to pozostałość zarodkowego rogu lewego zatoki żylnej. Serce jest unerwione autonomicznie, współczulnie i przewspółczulnie. Możemy tutaj znaleźć splot sercowy składający się z gałązek współczulnych nerwów sercowych pochodzących ze zwojów szyjny i dwóch do czterech piersiowych oraz przy przywspółczulnych nerwu błędnego, na które składają się gałązki sercowe górne i dolne. Dochodzą tutaj również włókna nerwu krtaniowego górnego i krtaniowego dolnego. Do tego wyróżniamy splot nasierdziowy, śródsierdziowy i podwsierdziowy. Nerw błędny lewy zaopatrza węzeł zatokowo-przedsionkowy, a nerw błędny prawy odnogi węzła przedsionkowo-komorowego. Tutaj warto wspomnieć o odruchu zatoki tętnicy szyjnej. W zatoce tętnicy szyjnej znajdują się baroreceptory, które wysyłają impulsację do jądra nerwu błędnego i ośrodka naczynioruchowego ruchowego w pniu mózgu. Ramie odśrodkowe odruchu stanowią włókna nerwu błędnego dochodzące właśnie do węzła zatokowego i węzła przeciąnkowo-komorowego. Odruch ten był wykorzystywany i nadal czasem jest przez m.in. lekarzy i ratowników medycznych, ponieważ uciskając zatokę tętnicy szyjnej wysyłamy tak jakby informację do pnia mózgu, że hej, ciśnienie jest za wysokie, więc możemy zwolnić pracę serca. Dzięki temu można było opanowywać tachykardię. Włókna współczulne pobudzają czynność serca, przyspieszają ją, a przywspółczulne oszczędzają serce, spowolniają akcję serca. W zdrowym ustroju przeważa układ przywspółczulny. Mam nadzieję, że anatomia serca jest już dla Was zrozumiana i klarowna. Zapraszam do obejrzenia kolejnych filmów.